składa Wojtek Pietraszek. Tym razem pokazuję Wam metronom i tuner gitarowy firmy Ibanez. Włączyliśmy sobie go. Widać, jest kolorowy. Wow, zaskoczenie. Pokazuje nam, o teraz jak mówię, to nam pokazuje, co to ja mówię. Czyli tutaj mamy ustawienie akurat tryb gitary. Możemy ustawić tryb basu, ukulele. No i tryb chromatyczny, czyli można powiedzieć, głównie w tym będziemy stroić. Jeśli naprawdę jesteśmy muzykami, to głównie w tym stroimy. I teraz co? No możemy oczywiście wybierać w trybie, powiedzmy tam, ukulele czy jakiejś, czy tej gitary. Możemy wybierać bemole, czyli po prostu można powiedzieć takie trochę droga na skróty w strojeniu obniżonym. W trybie chromatycznym oczywiście tutaj tej opcji nie mamy, no bo w chromatycznym trybie wiemy, jakie struny mamy, jakie dźwięki mamy mieć na strunach, więc no naturalnie wiemy, jakie mają być te dźwięki, no nie? Teraz co? Tutaj możemy oczywiście kalibrować, czyli możemy sobie po prostu zmienić ilość herców. Standardowo 440 to mamy, więc tutaj tyle się dzieje. No i co tutaj jeszcze się robi? No w trybie tunera nie dużo, bo tylko tyle. Teraz przełączamy na metronom. Gdzie ma być? On, można powiedzieć, od razu nam tutaj się tłucze. Teraz co? W trybie metronomu możemy no, zmieniać głośność, dłużej przytrzymując rytm volume przycisk. Teraz nam pyka w tempie 140 uderzeń na minutę i mamy ćwierć nuty. Możemy sobie zmieniać wartości rytmiczne. Teraz sobie podgłośnię go. O! Niech na troszeczkę gościsze. O, powiedzmy na taką głośność. No i możemy zmieniać oczywiście inne wartości rytmiczne. No i możemy tempo zmieniać po prostu przyciskiem w górę lub w dół. Tu mamy znowu te wartości. Tu właściwie się nic nie dzieje, jak to naciskamy. I tutaj też się nic nie dzieje. No myślę, że dobry, fajny, czytelny wyświetlacz. Tu wyraźnie możemy sobie zobaczyć. No i widzimy jeszcze, że lampeczki też nam mrugają. Jak przyciemnie, o. Delikatnie nam mrugają lampeczki na kolejne uderzenia. Co to jest ciekawe jeszcze w tym metronomie, tunerze, że mamy tutaj jeszcze podstaweczkę, taką, że możemy sobie po prostu podstawić i widzimy, że nie leży na płask. No i dodatkowo zasilanie dwoma paluszkami małymi. To jest bardzo duży plus, że to nie jest jakaś płaska bateria. Zasilanie, możemy oczywiście akumulatorki podmontować tutaj do niego. No i oczywiście samo urządzenie jest naprawdę małe, zgrabne, fajne. Także Pietraszek poleca papatki.